Cześć. Dyski SSD w slocie M2 stały się coraz bardziej popularne za sprawą swojej wysokiej wydajności dzięki sterownikowi i jednocześnie kontrolerowi NVMe. Ich wadą jest jednak fakt, że potrafią się nieźle rozgrzać przy ciągłym odczycie i zapisie danych. Czy zatem tak samo jak inne podzespoły potrzebują dodatkowego chłodzenia? Sprawdzę to na przykładzie BeQuiet MC1 Pro radiatora dla dysków M2. Oglądajcie. Model MC1 to dosyć nowy produkt z oferty BeQuiet. Chłodzenie jest dedykowane dla dysków jednostronnych, jak i dwustronnych o wysokości 22 mm i długości 80 mm, czyli tzw. typ M2-2280. Radiator występuje w dwóch wersjach o różnej wielkości i wydajności. Wersja Pro charakteryzuje się głównie dodatkowym ciepłowodem zatopionym w radiatorze. Zintegrowany ciepłowód ma poprawić wydajność chłodzenia i jeszcze w lepszym stopniu odprowadzać ciepło z elementów dysku. Wersja standardowa MC1 posiada wysokość 10 lub 11 mm w zależności od zamontowanego w niej dysku jednostronnego lub dwustronnego, co czyni ją kompatybilną również z gniazdem w konsoli PlayStation 5. Wersja MC1 Pro jest już dosyć masywna, ponieważ posiada wysokość 13 lub 15 mm, co przekłada się na problematyczność montażu, np. w sytuacji, gdy złącze M2 jest umiejscowione pod slotem PCI Express. Radiator pokryty jest czarną matową powłoką, przez co niewiele wyróżnia się na tle innych elementów płyty głównej. Producent ułatwił maksymalnie montaż chłodzenia, naklejając gotowe termopady oraz dołączając mały śrubokręt pasujący idealnie do śrubek montażowych, jak i śruby mocującej dysk M2 do płyty głównej. Elementy chłodzenia są ze sobą skręcane za pomocą malutkich śrubek, co sprawia, że montaż wydaje się pewniejszy i o wiele prostszy niż w przypadku użycia np. plastikowych zaczepów. Przejdźmy do testów. Radiator przetestujemy na dysku Samsung 970 EVO zamontowanym w zestawie komputerowym z chłodzeniem wodnym. Dlaczego wspominam o chłodzeniu wodnym? Ponieważ ma ono duży wpływ na temperaturę dysku oraz innych elementów umiejscowionych wokół procesora. W trybie bezczynności możemy już zauważyć niewielką 3-stopniową różnicę temperatury dla banku pamięci oraz znaczący spadek temperatury wynoszący około 10 stopni dla kontrolera pamięci. Pod obciążeniem zamontowany radiator pokazuje swoją pełną moc. Kości pamięci uzyskują spadek temperatury o 14,3 stopnia Celsjusza, a w przypadku samego kontrolera dysku jest to spadek aż o 27 stopni. Podsumowując. Radiator w wersji standardowej możemy zakupić za około 55 zł, natomiast wersję Pro za około 85 zł. Zatem czy warto zakupić dodatkowe chłodzenie dla dysku M2? W mojej ocenie tak, ale tylko w przypadku, gdy rzeczywiście dysk nagrzewa się do niepokojących wysokich temperatur podczas użytkowania. Dodatkowo, jeśli dysk wykonuje bardzo dużo operacji zapisu i odczytu, zalecałbym jednak inwestycję nawet w wersję Pro. Warto pamiętać, że obecnie każde urządzenie elektroniczne posiada zabezpieczenie przed chwilowym przegrzaniem, ale nie zapominajmy również o skutkach długotrwałego oddziaływania wysokiej temperatury na połączenia lutowane oraz same elementy elektroniczne. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnego filmu. W razie pytań pozostaję do Waszej dyspozycji w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Cześć.